Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą naszą uroczystość. Ta uroczystość jest tylko elementem obchodów 40-lecia Studenckiego Komitetu Solidarności, który przeorał świadomość młodego pokolenia Polaków w latach 1977-1980 i był jednym ze źródeł niezależności, niezależnego myślenia, niezależnego działania, który pozwolił nam później zakładać czy to Solidarność, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów. Witam wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Przekazuję mikrofon panu marszałkowi Kaczewskiemu. Właśnie. Więc jako otwierający witam serdecznie pana marszałka Stanisława Karczewskiego, witam pana wicemarszałka Bogdana Borusewicza, witam serdecznie pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, któremu w dużym stopniu zawdzięczamy te właśnie materiały archiwalne, które będziemy dzisiaj oglądać. Witam serdecznie pana posła Bogusława Sonika, jednego z założycieli SKS. Dziękuję panie senatorze, dziękuję państwu. Ja witam bardzo serdecznie i przywitanych gości, tych nieprzywitanych bardzo serdecznie państwa witam. To dla mnie wielki zaszczyt, że przyszliście, że jesteście i że wspólnie będziemy mogli spędzić chwilę i obejrzeć tą bardzo istotną, ważną wystawę, ale przede wszystkim wystawę, która mówi o niezwykle ważnym w naszej historii wydarzeniu. To 40 lat temu Solidarność została napisana po raz pierwszy przez dużą literę. To był początek Solidarności, tego wielkiego ruchu, który później spowodował i wywalczył wolność i w Polsce, i w Europie. Ja chciałbym wyrazić na początku swoją wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy tak odważnie w tym czasie się zachowywali. Tym wszystkim, którzy postawili na wolność, postawili na sprawiedliwość, na prawdę. I dzięki wam my pamiętamy o tej wolności, dbamy o tę wolność, dbamy o te wszystkie wartości, którymi kierowaliście się 15 maja, podpisując deklarację, czy podpisując rozpoczęcie tego ważnego dla Polski, dla polskiej historii ruchu. Przyczynkiem do powstania SKS-u była śmierć Stanisława Pijaca. Tragicznie zamordowany, młody, zdolny człowiek. Gdybyśmy zatrzymali się tylko wokół historii tego człowieka, to widzimy, jak nasza przeszłość, jak nasza historia była dramatyczna. Ginęli ludzie, którzy nie byli winni. Ludzie, którzy chcieli kochać, chcieli się uczyć, chcieli walczyć o wolność. Chciałbym powtórzyć jeszcze raz, że wyrażam wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy rozpoczęli ten ruch, który później wspierał Solidarność, tą następną, tą wielką Solidarność przez dużą literę, tą, który wspierał i budował niezależny NZS. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy do tego się przyczynili. I dziękuję bardzo panu prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej za zorganizowanie tej wystawy. Instytut Pamięci Narodowej jest bardzo potrzebny. On jest konieczny. Jeżeli gdziekolwiek odzywają się głosy, że należy zlikwidować czy zmniejszyć finansowanie, to przynajmniej ta formacja polityczna, która w tej chwili rządzi, zawsze będzie temu przeciwna. Mamy jeszcze bardzo wiele rzeczy i panie prezesie, pan ma wiele rzeczy jeszcze do zrobienia. Dziękuję za waszą działalność, nie tylko tą dotyczącą tej historii, ale w ogóle tej działalności, którą się zajmujecie. Ta wystawa jest w takim szczególnym miejscu. Zazwyczaj wystawy są na górze, ale świadomie tą wystawę organizujemy tu, gdzie rozpoczynają swoje wycieczki, wycieczki szkolne, wycieczki młodzieży, rozpoczynają wizyty po Sejmie i Senacie. I mam nadzieję, jestem przekonany, że bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo dzieci obejrzy tę wystawę i będzie dużo więcej wiedziała o naszej historii.
To też symboliczne miejsce, bo jesteśmy obok sali pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego, który też spotykał się z tymi ludźmi i razem z nimi współpracował i tworzył naszą historię, i tworzył naszą wolność, walczył o tą wolność. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą wystawę. Liczę, jestem przekonany, że bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzieży obejrzy ją, tym bardziej, że przed nami noc muzeów. Wiele osób zapowiada tu przyjście, także to bardzo dobry moment, nie tylko historyczny, to odpowiadający dacie powstania SKS-u, ale również moment, w którym tak dużo osób odwiedzi i obejrzy tę wystawę. Dziękuję bardzo. Panowie marszałkowie, szanowni państwo, tak się złożyło, że wczoraj odbywało się posiedzenie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jednym z elementów tego posiedzenia była wizyta na Łączce. Poszliśmy tam, a wraz z nami był obecny pan Krzysztof Wyszkowski, pan Bronisław Wilcztajn. Wychodząc z tych grobów śmierci, gdzie leżą ci młodzi ludzie, szliśmy przez cmentarz Pawłowiczkowski, obok kwatery tych z parasola, tych coś tam, a dalej powstańcy styczniowy, ci z Instytutu Politechnicznego w Puławach i ci ze Szkoły Głównej w Warszawie. I obok te kwatery, ten Las Krzyży, młodych żołnierzy z 1920 roku, 22 lata, 23. Rówieśnicy tej młodzieży tutaj, z lat 70. Taki polski los między dwoma potęgami, nasza walka o wolność. I polska młodzież zawsze w tej walce uczestniczyła. Tym razem, w latach 70. już nie za pomocą sztucerów, manlicherów czy stenów, ale jak to śpiewał piękny Jan Krzysztof Kerus, jakże się cieszę, że otrzymał tego Orła Białego, bo za to prawe życie nie mu się to jak najbardziej należy. Śpiewał o tej rewolucji po wielu latach godzin, bo to był system budowany w tym czasie na kłamstwie. Na kłamstwie i na strach. A strach pozostał po latach 50. po tych ofiarach z Łączki. Potem już nie trzeba było tak masowo mordować, ale mordowano do końca. Bito. Stanisław Pyjas, Stanisław Pietraszko, to nazwisko też trzeba tutaj przypomnieć. Ale później były połamane kości. Przecież ta władza nie bała się mówić. Edward Gierek w 68 roku mówił, że śląska woda pokruchocze kości każdemu, kto spróbuje zamucić tą śląską wodę. A wcześniej słowa z 56 roku o odbywaniu rąk. Tak, to był strach i ten strach ci ludzie Studenckiego Komitetu Solidarności przełamali. Przełamali i pokazali, czym jest solidarność. Nie tylko w Polsce, ale z tymi za granicą. Bo rzeczywiście musieli być razem wobec tej śmierci solidarni, ale byli z innymi. Byli również z Kazimierzem Świtoniem. To oni jeździli na Śląsk, bici, zatrzymywani, gdy Kazimierz Świtoń, założyciel Wolnych Związków Zawodowych, pierwszy szef komitetu, siedział w więzieniu. Jeździli do Poznania, żeby wolnić aktorów teatrów 8 dnia. Głodowali, gdy oskarżano twórcę pierwszej niezależnej oficyny dla Nowa Mirosława Wojeckiego. Głodowali, gdy aresztowano innych, ale ta ich solidarność, która stała poza granicę Polski, bo to oni zbierali podpisy, stając w obronie prześladowanych katolików ówczesnej Czechosłowacji. Protestowali tutaj w Warszawie przed Instytutem Kultury Polskiej, gdy zatrzymywano, gdy odbywał się w Pradze proces Wacława Havla i działaczy Karty 77. Tak, oni pierwsi pokazali, czym jest solidarność, że wobec przemocy, wobec kłamstwa nie można drugiego człowieka zostawić. To było doświadczenie tej małej garstki, bo to była garstka ludzi, było kilkadziesiąt osób, tych aktywnie działających, kilkaset w całej Polsce. Oni dowiedli, czym jest solidarność, a później
gdy w lipcu rozpoczęły się strajki, z tym największym strajkiem sierpniowym, byli wszędzie tam, gdzie rodziła się Solidarność. Chcieli pomagać, chcieli być solidarni z robotnikami. I pokazali, czym jest Solidarność. Tworzyli później, tutaj obecny pan poseł Sonik, przecież był później wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Małopolska. Tworzyli niezależne zrzeszenie studentów. A później otwierali listy do internowania. I do końca pokazali, że nie zejdą z tej drogi. I dzisiaj dzięki temu wysiłkowi, oporowi, cierpieniu, jesteśmy w wolnej Polsce, niepodległej Polsce. Jak patrzymy na te młode twarze, nikt z nich nie myślał, że kiedyś w parlamencie wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej nie będą przedmiotem wystawy. To nie była ta perspektywa. Ich sprzeciw był moralny, elementarna wierność wartościom. Tam nie było żadnej polityki. Tam byli anarchiści, byli katolicy. Oni się zjednoczyli wobec zła, wobec przemocy, wobec systemu komunistycznego. Powiedzieli nie wobec kłamstwa, nie będziemy w tym uczestniczyć. I wygrali i zwyciężyli, bo walka w imię wartości prędzej czy później zawsze przyniesie efekt. To jest wielka nadzieja dla nas i dla wszystkich, którzy gdziekolwiek na świecie dzisiaj walczą o elementarne prawa. A za tą walkę i za to, że jesteśmy dzisiaj w wolnej Polsce i dziękuję. Proszę Państwa, jako jeden z wychowanków Krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności mam cały czas w pamięci tamte chwile w Krakowie, kiedy po śmierci Stanisława Pyjasa, który zginął zamordowany, Kraków nagle złapał głęboki oddech płuca. Okazało się, że można oddychać świeżym powietrzem. Powietrzem wolności, powietrzem szacunku do innych, powietrzem solidarności, powietrzem godności. Bo to przecież o te podstawowe wartości wtedy chodziło. I tak jak po 1968 roku, po marcu, wiadomo było, że sama inteligencja nie upora się z systemem komunistycznym. I jak po doświadczeniach 1970 roku wiadomo było, że robotnikom buntującym się przeciwko systemowi jest potrzebne wsparcie ze strony inteligencji, że te dwa środowiska muszą być razem i muszą być solidarne, to też wiadomo było o tym, że tę pochodnię wolności trzeba nieść przez całe długie lata i trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie. Studencki Komitet Solidarności był jednym z tych ogniw w tym pochodzie ku wolności, który przeszedł przez całą Polskę i przeprowadził ją w zasadzie suchą stopą, aż do powstania Solidarności, wielkiego 10-milionowego ruchu z tej garstki ludzi, którzy w różnych miastach w Polsce za wolnością się opowiadali, w imię Solidarności poświęcali swoje sprawy zawodowe, rodzinne, czy wreszcie sprawy studenckie. To fenomen Polski, że na taką skalę udało się zmobilizować studentów w tamtym czasie. Fenomen wynikający przede wszystkim z głębokiego poczucia solidarności z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy cierpieli najbardziej, jak Stanisław Pyjas, jak słusznie przypomniany Stanisław Pietraszko, ale też takiego poczucia, że to powietrze solidarności jest jedynym, którym warto oddychać, że nie ma sensu życie bez godności, bez pragnienia wolności, że nie ma w gruncie rzeczy sensu życie bez tego pragnienia smaku, bez tego, o czym Zbigniew Herbert pisał, że to też była kwestia smaku. I tak też w tym roku podchodzimy do 40-lecia powstania SKS-u, nie tylko krakowskiego, ale przecież w innych miastach Polski, także tego ogólnopolskiego ruchu, który był w zarzewie.
dla kolejnych grup, kolejnych pokoleń, czy dla ludzi takich jak ja i moi koledzy, wówczas licealistów, którzy, jak powiadam, dzięki takim osobom jak Bogusław Sonik, jak Ryszard Terlecki, jak świętej pamięci Zbigniew Solak, mieli szansę